Dzień dobry, witam na moim kanale Tomek Wiejski. Panie Państwo, oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Myślę, że warto. I do wspierania mojego kanału. Myślę, że też warto. Kochani, stała się rzecz niesamowita, nieprawdopodobna, nawet trudno to jakoś w miarę racjonalnie określić. Proszę Państwa, poseł Platformy Obywatelskiej, człowiek, który został Desygnowany przez premiera Donalda Tuska do pilnowania wyborów, e, publicznie obraził znanego działacza opozycji, społecznego działacza opozycji, który nie jest członkiem żadnej partii, pana Adama Abramczyka. Osobę e, w mediach społecznościowych znaną, człowieka, który promuje czytanie książek. E, chyba przeczytał najwięcej książek w tym kraju. E, również pan Abramczyk. E, e, no, można powiedzieć, że dość umiejętnie poddał krytyce pana Szymona Hołownię i cały jego ruch 2050, czy tam partię. No ale nie o Hołowni będzie mowa, tylko o panu Nitrasie. O pana Nitrasa e, państwo kojarzycie z różnych sejmowych słownych przepychanek. E, również ostatnio z tego, że poklepywał po ramieniu Michała Dworczyka, który w jakiś zupełnie tajemniczy sposób przypałętał się tam chyba do jakiejś czytelni, czy do miejsca w Warszawie, gdzie pan Nitras prowadził spotkanie dotyczące kontroli wyborów. Proszę państwa, 4 sierpnia pan Nitras, który jest współorganizatorem takiego eventu Campus 2023, zamieścił taki wpis. Ja go zacytuję, zresztą zacytuję inne wpisy, ale zacznijmy od tego. Zamieścił z, by, grafikę. Pod tytułem Symetryści, wydarzenie specjalne i napisał, cytuję. O tym, kim są i jak znaleźć współczesnych symetrystów w Polsce, porozmawiają Marcin Meller, Dominika Sietniska, Grzegorz Sroczyński oraz Jan Weber. No, proszę Państwa, kim jest Marcin Meller, to ten, który nazywał wyborców Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej pałkarzami, fanatykami i tym podobne inwektywy w klasycznym języku nienawiści rzucał na swoim kanale Drugie Śniadanie Melera, gdzie zapraszał również pana Marcina Dumę, producenta sondaży przy okazji człowieka, którego spółkę ściga sąd rejestrowy w Warszawie, próbując ustalić, czy ta spółka posiada jakikolwiek majątek. Ale o dumie i Pawłowskim z tych z ich sondażowniach już materiał Państwo oglądali. I pojawia się pan Grzegorz Sroczyński, przez pomyłkę nazywany dziennikarzem. Człowiek, który przy okazji mnie obraził, nazywając mnie trolem i hejterem. Nawet chciałem się procesować ze Sroczyńskim, żeby mówiąc kolokwialnie, odszczekał to, co na mój temat napisał. Ale jak rozmawiałem kiedyś z redaktorem Janem Pińskim, powiedział, że by mu nie robić zasięgów i po prostu szkoda czasu i atłasy. I w sumie ma rację, że nie będę procesować tak z kimś takim, bo to nie jest mój poziom. Proszę Państwa, pan Adam Abramczyk skomentował fakt zaproszenia tych hejterów medialnych, że rok temu doradca Morawieckiego, Michał Kolanko, prowadził warsztaty dziennikarskie na kampusie. Teraz jeszcze gorsze towarzystwo na zdrowie. No ironicznie skwitował to e, pan Adam Abramczyk. Na to e, napisał Pan Sławomir Teraz słuchajcie państwo. Panie Adamie, przestałem pana obserwować, ponieważ zdarza się Panu używać języka nienawiści. Nie podoba mi się to, mam chyba do tego prawo. Pozdrawiam. No i później dopisał też e, jako komentarz do e, faktu, że e, Warto zapraszać takich ludzi jak Sroczyński tak, czy Meller napisał pan Abramczyk. Wątpię rok temu, gdy skrytykowałem obecność kolanki, całe towarzystwo posłów z koalicji obywatelskiej, które organizuje kampus przestało obserwować mnie na Twitterze. Nie mieli nawet klasy wrócić, gdy w mailach wyszło, w mailach Dworczyka, wyszło, że miałem rację, że to pisowski czopek. Jak to skwitował pan Sławomir Nitras? Pozostaje przy swoim zdaniu. Kogo obserwuję, jest moją decyzją. Kampus jest miejscem rozmów, spotkań, debat. Tak rozmawiamy z ludźmi, którzy mają inne zdanie. Uważam to za wartość. Pan Rubel kiedyś powiedział, że takich jak ja do swoich programów nie zaprasza, a ja jego zapraszam. No cóż, to ja może teraz Państwu chciałem przypomnieć, co 17 kwietnia tenże sam, pan Nitras, napisał e, również na Twitterze: Szanowny czytelniku, czytelniczko. Jeżeli tylko możecie się odciąć, nie czytać mądrości Sroczyńskiego, bo lepiej wybraliście zawód niż ja i nie zostaliście politykami. Macie szczęście. Nie musicie zaczynać dnia od wysypywania sobie tego worka śmieci na głowę. No tak. Panie Moi, może zacznijmy od tego, że polityk to nie jest zawód. To jest służba. Bycie politykiem. Powinno być i w mojej ocenie jest, jest to rola służebna wobec suwerena, wobec Polaków. Ktoś decyduje się ładnie reprezentować wyborców, Polaków, by w ich imieniu występować w Sejmie, jakby współrządzić krajem w imieniu wyborców. Nie jest to zawód, a służba. Służba, która wymaga dużej pokory. Pan Sławomir Nitras obraził e, wprost i publicznie e, człowieka, który poświęcił osiem ostatnich lat na walkę z pisem. Ja pana Abramczyka osobiście bardzo lubię i szanuję. E, na Twitterze często wymieniamy się komentarzami, choć nigdy nie miałem okazji, honoru i przyjemności osobiście pana Adama poznać. I teraz Sławomir Nitras. E, Zachował się arogancko i bezczelnie, na co oczywiście zareagowało wielu innych ludzi. Proszę Państwa, to nie jest tak, że to gdzieś tam zginęło, bo pozwólcie, że zacytuję, nie są to odosobnione jakby głosy. Pan profesor Sławomir Kalinowski skwitował to tak. Zawsze mnie uczono, że gdy popełnię błąd, to muszę przeprosić, starać się naprawić, może zadośćuczynić wyrządzonym krzywdom, ale gdy patrzę na zachowanie niektórych polityków, to mam poczucie, że mój kodeks jest przestarzały. Teraz rzuca się na wiatr obrzydliwe słowa, udowadnia, że wszyscy inni się mylą, a błąd jest winą kogoś innego. Co z etyką, co z zasadami? Celowo nie wskazuję na konkretne nazwiska, sami pewnie możecie przyporządkować je dość dobrze. Pisarz, publicysta, Pan Robert Paśnicki napisał. W tych wyborach opozycja ma mój głos, ale nie oznacza to, że oddam go bez namysłu. Lista wy, listę wyborcza składa się z wielu nazwisk i można wybrać osobę, którą szan, która szanuje swoich wyborców. Komu sodówka uderzyła do głowy, jest pewien, że musi być wybrany, temu powiem, temu powiem że może się zdziwić. Pani Monika Zakrzewska napisała. Mam nadzieję, że głupi, niesprawiedliwy wpis Sławomira Nitrasa nie zabije w was zaangażowanie. Moim liderem jest Donald Tusk. To on buduje moje zaufanie i nakręca do działania. Walczę o przyszłość moją i mojego syna. Dobrego tygodnia. Pamiętajcie, jesień będzie ruda, a nawet ryża. Dodała żartobliwie pani Monika. Proszę państwa, każdemu się zdarza chlapnąć coś głupiego. No nie ma takiego człowieka na świecie, tym bardziej w Polsce któremu nie zdarzyłoby się powiedzieć coś, czy napisać coś niemądrego? No, mi też się zdarzało, napisać jakieś tam niemądre rzeczy, potem po przemyśleniu dochodziłem do wniosku, że gdzieś tam no, napisałem nie tak, jak trzeba. Trzeba przeprosić, trzeba posypać głowę popiołem, nie dlatego, że ktoś mi każe, czy ktoś mnie zmusza, tylko dlatego, że doszedłem do takiego wniosku, że zrobiłem błąd. A kiedy dochodzę do takiego wniosku, to odwaga cywilna, której nauczyła mnie moja mama, Wymaga ode mnie tego, jak wspomniał profesor Kalinowski, aby powiedzieć przepraszam, zadośćuczynić ewentualnej krzywdzie i przyznać się do tego, że popełniło się błąd. Pan Nitras od trzech dni milczy. Ja czekałem trzy dni tak z nagraniem tego materiału, chodząc założenia, że pan Nitras powinien jednak pójść po rozum do głowy. Również ja apelowałem również do premiera Donalda Tuska, oznaczając go na Twitterze, by się tą sprawą zajął. Czy się zajmie, czy zajął, nie wiem. Tak, no nie mam kontaktu z panem premierem, aczkolwiek ten apel jako dziennikarz napisałem, taki publiczny. Skrytykowałem pana Nitrasa nie za to, co napisał, bo każdy ma prawo do swoich własnych ocen, ale za to, jak się zachował. Bo to, co napisał, skądinąd tak no nie można komuś odebrać tej wolności słowa. Ale mógł to zrobić prywatnie do pana Adama Abramczyka, napisać: Słuchaj, Adam czy panie Adamie, jest tak i tak, zaprosiłem symetrystów, którzy obrażają wyborców, dziennikarzy, polityków opozycyjnych, bo tak sobie wymyśliłem, czy tak mi kazano, czy nie wiem. I tyle. Natomiast on napisał, że pan Adam Abramczyk używa języka nienawiści. No, powiedziałbym teraz Nitrasowi kilka słów w języku nienawiści, który on by zrozumiał. No, ale tego zrobić oczywiście nie mogę, bo YouTube by tego nie puścił. Ale panie Nitras, pełna pogarda dla pańskiej postawy. Panie Państwo, Nitras startował z list wyborczych w Szczecinie, z listy wyborczej w Szczecinie. Również będzie startowała, mam nadzieję i tak myślę, pani Magdalena Felix. Ja już z tego miejsca chciałbym zaapelować do wyborców ze Szczecina, abyście bardziej oddali głos na panią Magdalenę Felix niż na Nitrasa. Nitras nie zasługuje na głosy wyborców. Po tym, jak potraktował wyborców, bo to nie jest tylko kwestia Adama Abramczyka, tak? ale jego postawa wobec tych tysięcy, już nie dziesiątków, nie setek, tysięcy krytycznych głosów wobec jego zachowania. Ten człowiek ma pilnować wyborów. Człowiek, ten człowiek ma pilnować wyborów, który obraża ludzi, którzy niektórzy poświęcili ostatnie lata, literalnie poświęcili na walkę z PIS. Kim jest pan nitras, żeby się w ten sposób odzywać? Ja napisałem panu nitrasowi, że pełni rolę służebną i coś mu się pomyliło. To nie my tak, mamy służyć jemu, ale to pan nitras ma służyć nam, Polakom, wyborcom, jeżeli mamy na niego oddawać swój głos. Coś się panu nitrasowi w głowie pomyliło i poprzestawiano. I czas najwyższy, aby wyborcy... Nazwali rzeczy po imieniu i zdyscyplinowali kartą wyborczą pana Nitrasa. Przeczytałem też komentarze krytyczne w stosunku do moich wpisów krytycznych wobec pana Nitrasa i tej sytuacji, że to są niepotrzebne awantury na opozycji, że nie należy tego robić, że zająć się ważniejszymi sprawami. Otóż, proszę Państwa, ja w swoich ocenach bywam radykalny, jak wiecie. Natomiast mój radykalizm wynika z pewnej radykalnej postawy wobec kłamstw, manipulacji, kombinatoryki i politycznego kuglarstwa. 2015 rok pokazał, co to znaczy machnąć ręką. E tam, nie kłóćmy się, e tam. Tak PiS doszedł do władzy. Właśnie dlatego, że dopuszczono do bycia posłami, politykami, ludzi, którzy są dwulicowi. Raz ni, teraz pisze, że Sroczyński pisze głupoty, że jest to śmietnik, który wysypuje na głowę ludziom. Za chwilę zaprasza go na kampus i będzie relatywizować te bzdury, manipulacje i kłamstwa, które wypisuje w mediach. Jak to nazwać? Jak niesymetryzm, który dość krytycznie określił Donald Tusk. Proszę Państwa, symetryzm to jest czyste zło. Zapraszanie Mellera, Sroczyńskiego, czy tam Wróbla na kampus to jest na plucie Polakom i wyborcom w twarz. Prost. Mojego głosu nie teraz nie ma i mieć nie będzie. Nawet jeśli przeprosi Adama Abramczyka, to nie zrobi tego, bo sprawę przemyślał, bo dorosły facet nie potrzebuje trzech dni, żeby parę rzeczy przemyśleć. Jeżeli przeprosi, to znaczy, że mu kazano. Skoro mu kazano, to nie zmienił zdania. To zresztą napisał. Skoro zdania nie zmienia i twierdzi, że Adam Abramczyk mówi językiem nienawiści, to no cóż, to się nie nadaje ani teraz już do polityki. Są młodsi, lepsi. Jest pani posłanka Magdalena Felix. jest na przykład pani Dagmara Adamiak, po prostu rewelacyjna młoda dziewczyna, e, która będzie świetną polityczką. A czy Nitras ma pilnować wyborów? Koalicja Obywatelska Platformą. Dobrze Wam radzę. Nie zrezygnujcie z tego, aby Nitras się tym zajmował. Mówiłem wam w 2019 2018 ostrzegałem, nie, nie posłuchaliście, źle to się dla was skończyło, mam nadzieję, że tym razem nie, nie posłuchacie. E, dla mnie to, co robi Nitras, to jest sabotaż wobec Donalda Tuska. Mm. Nie wiem, czy robi to z głupoty, dla atencji, czy może musi, czy też nie znajduje słów. To by było na tyle. Subskrybujcie mój kanał, wspierajcie, jeżeli możecie. Ja się kłaniam nisko i do zobaczenia w kolejnym materiale.